Witam Was bardzo serdecznie, moi widzowie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam poradnik dotyczący zdobycia wszystkich ukrytych osiągnięć w Genshin Impact. I co za tym idzie, tony primogemów. Przez ukryte mam na myśli fakt, że nie pojawiają się w ogóle w naszym spisie, no chyba, że już je odblokowaliście. Specjalnie podzieliłem filmik na osobne sekcje, na osi czasu możecie podejrzeć, w którym momencie mówię o jakim osiągnięciu. Ustawiłem je w takiej kolejności, w jakiej występują w spisie osiągnięć, więc teraz możecie otworzyć swoje osiągnięcia i zobaczyć, których nazw tam brakuje. Wrócić tutaj, odpalić daną sekcję i dowiedzieć się o osiągnięciu, które Was ominęło i o tym, jak je zdobyć. Najpierw jednak ogromne dzięki dla moich patronów, którzy wspierają mój kanał i sprawiają, że produkcje tego typu są możliwe. A więc przejdźmy do pierwszego osiągnięcia. Aby je zdobyć, musimy rozwiązać zagadkę na Quinjon Peak, więc upewnijcie się, że macie odblokowany na jej szczycie punkt szybkiej podróży. Rozwiązanie zagadki góry wiąże się z tą kamienną konstrukcją. Na trzech górach nieopodal rozmieszczone są posągi żurawi. Znajdziemy je po tym blasku w oddali. Wystarczy podlecieć tam i obrócić posąg w odpowiednim kierunku. Potem szybka podróż z powrotem na górę i do kolejnego posągu. Powtórzyć znowu to samo dla trzeciego żurawia i wrócić do punktu wyjściowego. Upewnijcie się za każdym razem, że pokaże się Wam przerywnik filmowy, gdzie światło zaczyna bić w stronę szczytu. Ja teleportowałem się raz, zanim ten się pokazał, by zaoszczędzić czas i musiałem tam wracać, bo pomnik się nie aktywował. Gdy zrobimy to 3 razy, wracamy na górę i wchodzimy w interakcję z obeliskiem, co wytworzy pod nami wir, który uniesie nas do góry. Tutaj musimy powskakiwać po unoszących się półkach coraz wyżej i wyżej, aż w końcu dotrzemy do kapliczki. W nagrodę otrzymamy osiągnięcie Overlooking View, Geokulusa i 3 duże skrzynki. Łącznie 65 primogemów za tę jedną zagadkę. Do kolejnego osiągnięcia musicie odblokować Storm Terror Slayer, czyli zrobić główne zadanie na 18 poziomie konta. Jeżeli je przeszliście, to na pewno macie punkt szybkiej podróży do tej skalnej kopuły. Aby zdobyć The Remains of the Gale, musimy wspiąć się na sam szczyt tego budynku. Gdy dotrzecie do tej kapliczki, znajdziecie skrzynkę, jednak musimy wejść jeszcze wyżej po tych filarach. Nie z każdego można wejść na szczyt. Gdy tylko wejdziecie na czubek, pojawi się Wam osiągnięcie, które ja już mam, warte 5 primogemów. Dobra, teraz coś trochę bardziej skomplikowanego. Zdobędziemy 3 osiągnięcia za jednym zamachem, jednak musicie się do tego odpowiednio przygotować. Udajcie się w to miejsce na mapie świata. Spotkacie tutaj NPC-ta, który łazi w okolicy tego klifu. Nazywa się Wind. Wybieramy opcję dialogową What are you doing? Czytamy cały dialog i na koniec wybieramy opcję zaznaczoną kuferkiem Tell me more about your family. Za to dostaniemy przepis Barbatos Ratatouille. Musicie udać się teraz do miasta i ugotować potrawkę. Daje nam ona 25% mniejsze zużycie wytrzymałości przy szybowaniu. Gdy mamy już potrawkę, to musimy udać się na sam szczyt Star Snatch Cliff. Możemy tutaj zobaczyć wysepkę w oddali. Musimy dodać do naszej aktywnej drużyny Amber, która zapewnia nam kolejny bonus do mniejszego zużycia wytrzymałości. Gdy już to zrobimy i zjemy potrawkę, to możemy skoczyć w stronę wyspy i zacząć szybować. Tutaj mała uwaga dla osób z mniejszym poziomem, potrzebujecie co najmniej 156 staminy, by dolecieć na tę wyspę, tak jak ja w filmiku, i to ledwo. Gdy tylko podlecimy do wyspy, to natychmiast odblokuje się Golden Gliding License za przelecenie dużego dystansu oraz It's the same as having wings za szybowanie non-stop przez 80 sekund i Seeds of Stories Brought by the Wind. Za dotarcie na wyspę łącznie zgarniemy za to 25 primogemów. Kolejne osiągnięcie jest dostępne tylko i wyłącznie w trybie kooperacji. Najpierw musimy dotrzeć w to miejsce na mapie, zaraz za areną ziemnego bossa. Aktywujemy podmuchem wiatru koniczynkę na klifie i szybujemy na wyspę z rozbitym pomnikiem. Znajdziecie tutaj formację kamieni w kształcie serca.
Aby dostać osiągnięcie i skrzynkę, w sercu musi znaleźć się postać płci męskiej i żeńskiej, dlatego będę potrzebował do tego mojej uroczej asystentki. Dwa problemy z tym osiągnięciem. Z jakiegoś powodu Tartagila nie może być jedną z postaci w serduszku, zwyczajnie nie może on tego aktywować. Czasami też właściciel świata nie widzi skrzynki. Trzeba wtedy wyrzucić tę drugą osobę, wrócić do gry jednoosobowej i wtedy się ona pojawi. Po otworzeniu skrzyni dostajemy osiągnięcie i łącznie 15 primogemów. W Cape Owe znajdziemy dziwny portal unoszący się wysoko nad ziemią. Aby zdobyć osiągnięcie Initiate Warp Drive, musimy przez niego przelecieć. Aby to zrobić, wystarczy znaleźć 3 Sili w okolicy i przyprowadzić je do ich ogrodów, po czym wskoczyć w wir i unieść się do portalu. Znajdziemy się na Musk Reef i będziemy bogatsi o 5 primogemów. Tak jak wspomniałem w swoim poprzednim filmiku, jeżeli wespniemy się na statuę przed katedrą w Mondstadt i usiądziemy w jej dłoniach, to dostaniemy Beloved of the Anemo Archon i 5 primogemów. Aby zdobyć kolejne osiągnięcie na naszej liście, musimy udać się do tej lokacji w świecie i wykonać zadanie związane z opuszczeniem 3 barier na środku jeziorka. Po udaniu się w te 3 miejsca, które wskazałem na mapie i oczyszczeniu potworków, wracamy, by odebrać naszą nagrodę. Zgarniemy za to prototyp ciężkiego miecza, łącznie 55 primogemów i osiągnięcie The Best Sword in the Cemetery. Następne osiągnięcie wiąże się z podróżą do tego dungeonu i odblokowaniem go. Zrobić to możemy, sprowadzając 4 Sili z okolicy na środek tych ruin. Za to zdobędziemy Cecilia Garden. W podobnym guście odblokowuje się kolejne 2 achievementy. Aby odblokować Hidden Palace of Zou Formula, musimy przyjść w to miejsce w Vyang Hill i podpalić 4 różne pochodnie, dzięki czemu odblokujemy dostęp do tej domeny. Natomiast gdy udamy się do tej wysuniętej platformy w Luhua Pool i rozwiążemy zagadkę, którą tu zastaniemy, to odblokujemy Hidden Palace of Guizhang Formula. Od razu wam zdradzę, że chodzi tu o podpalenie 3 totemów ognia, które stoją pod filarami, które nie zostały całkiem zniszczone. Dwa kolejne osiągnięcia wiążą się ze spaleniem potraw podczas gotowania. W filmiku macie zawarte moje zdziwienie, jako że mam mistrzostwo w przyrządzaniu prawie wszystkich moich potraw, a gdy tylko to zrobicie, to nie można już ich spalić w żaden sposób. Więc niech to będzie przestroga dla was, im szybciej zrobicie to osiągnięcie, tym lepiej. Ja musiałem spalić parę razy rzadką potrawę skraba. Za spalenie jednej potrawy dostaniemy If You Put Your Heart Into It. I za spalenie kolejnych 9, czyli łącznie 10 potraw, otrzymamy Anyone Can Be a Gourmet. Jeżeli do tej pory podobał ci się filmik, to zastanów się nad rzuceniem paru złotych w moją stronę na moim Patronite. Link do niego znajduje się teraz na ekranie i w opisie filmiku. Z góry dziękuję wszystkim moim patronom za wsparcie. Kolejne osiągnięcie wymaga od nas, aby zabił nas dzik. Uciekają one w losowych kierunkach, jednak gdy wbiegniecie mu w drogę, to odniesiecie obrażenia. Ja zrobiłem to w następujący sposób. Wziąłem najsłabszą postać, jaką mam, podpaliłem ją i jak już miała umrzeć w płomieniach, to zmieniłem ją na inną. Po jakimś czasie podpalenie na mojej drugiej postaci minęło i została z ułamkiem swojego maksymalnego życia. Po czym zwyczajnie podbiegłem do dzika i sam mnie stratował, zostawiając mnie z osiągnięciem Bored to Death i 5 primogemami. Kolejne osiągnięcie można zdobyć na wiele sposobów, gdyż musimy sprintować przez 15 sekund bez przerwy. Jeżeli macie bardzo duży pasek staminy, bo macie wysokolevelowe konto, to pewnie wystarczy zjeść zupkę, taką jak wcześniej w filmiku, i zwyczajnie biec przed siebie. Jednak na upartego można to zrobić, jak ja na moim drugim koncie. Biegałem, aż prawie skończyła mi się wytrzymałość, po czym zacząłem skakać w trakcie biegu. Gdy będziecie naciskać spację tak szybko, jak tylko potraficie w trakcie biegu, to możemy utrzymać maksymalną prędkość, mimo tego, że już dawno skończyła nam się wytrzymałość.
Chwila takiego radosnego podskakiwania i dostaniemy Quick as Lightning i 10 Primo Gemów. To jest chyba jedno z łatwiejszych osiągnięć w grze. Musimy przyjąć polowanie na potwora w Mondstadt albo Liyue. Aby móc to zrobić, musimy skończyć misje fabularne w danym regionie. Zaznaczamy potwora do ubicia, szukamy go na mapie, teleportujemy się tam, no i jak już będziemy na miejscu i zobaczymy licznik na górze ekranu, to zwyczajnie wystarczy poczekać, aż czas nam się skończy. Po upływie naszych 10 minut dostaniemy Quest Failed i 5 Primo Gemów. Parę kolejnych osiągnięć można zrobić samemu, ale są znacznie łatwiejsze, gdy jesteśmy ze znajomymi. Odnoszą się one do bossów i pierwszym z nich jest ziemna kostka. Jak pewnie większość z was wie, na sam koniec walki ta brązowa kostka Rubika zespawni 3 słupy, które musimy rozbić postacią z ciężkim mieczem albo postacią Geo, która potrafi rozbijać kamienie. W momencie, gdy rozbijemy wszystkie 3, to boss zginie. Jeżeli za pierwszym razem rozbijemy wszystkie i nie pozwolimy kostce odzyskać zdrowia, to dostaniemy osiągnięcie Juggernaut i 10 Primo Gemów. To samo musimy zrobić z elektryczną kostką. Oczywiście tutaj zasady są trochę inne. Na koniec walki musimy zniszczyć 3 unoszące się w powietrzu pryzmaty. Reagują one tylko i wyłącznie na niektóre ataki żywiołowe. Woda i elektro oczywiście tutaj nic nie dają. Polecam lód. Gdy zniszczycie wszystkie 3 piramidki energii, to boss zginie, a wy dostaniecie The Prism Program i 10 Primo Gemów. Najłatwiejszy chyba z tej serii achievement, na koniec walki z Anemo Hypostasis, musimy tylko zebrać wszystkie unoszące się w powietrzu kulki energii. Uwaga, boss się wskrzesi niezależnie od tego, czy zebraliście wszystkie kulki i będziecie musieli znów go zatłuc, ale i tak dostaniecie osiągnięcie That's One Big Crystal Fly i 10 Primo Gemów. Ale jeszcze zanim opuścimy wietrznego bossa, to ma on dla nas jeszcze jedno osiągnięcie. Mianowicie musimy poczekać, aż zrobi atak, w którym wypuszcza wszędzie tornada. Gdy to zrobi, musimy użyć na nich żywiołowych umiejętności, by kolor tornada się zmienił. W momencie, kiedy uda nam się połączyć 4 różne żywioły, ogień, lód, elektro i wodę, z 4 różnymi tornadami, to po zabiciu bossa dostaniemy też osiągnięcie Not Indicative of Final Product i kolejne 10 Primo Gemów. Do następnego osiągnięcia potrzebny nam będzie Ruin Guard. Jednego z nich możemy znaleźć w tym miejscu na mapie. Dodajemy jakąkolwiek postać z łukiem do drużyny, napinamy łuk na tyle, by załadować silny strzał i musimy 2 razy pod rząd trafić go prosto w jego twarz, co powali go na ziemię. Dostaniemy za to The Bigger They Are i 5 Primo Gemów. Kolejne osiągnięcie jest banalne i zgaduję, że większość z was zrobiła je przez przypadek. Wystarczy znaleźć gdzieś na mapie tego czerwonego stworka i wytrącić mu z rąk ognistego slajma, zanim go w nas rzuci. Możemy to zrobić umiejętnością naszej postaci, strzałem z łuku, a nawet zwyczajnym kombosem. W nagrodę otrzymamy Fruit Pass i 5 Primo Gemów. Do kolejnego osiągnięcia musimy wrócić do Sicilia Garden, które odblokowaliśmy wcześniej. Koniecznie potrzebujemy lodowej postaci i ciężkiej broni. Ja to zrobiłem Chongyunem, który jest lodową postacią, która włada właśnie ciężkim orężem. Ale równie dobrze możecie to zrobić za pomocą innych postaci. Osiągnięcie wymaga od nas, by zamrozić przeciwnika i zabić go, rozbijając lód, w którym jest zamknięty. Jednak miałem masę problemów ze zdobyciem go normalnie, więc zdecydowałem się przyjść tutaj, gdzie każdy przeciwnik jest wodny. Zresztą widać w filmiku, przez jak długi czas nie nalicza mi tego achievementu. Zwyczajnie zamrażajcie i zabijajcie slajmy na najniższym poziomie tego dungeona, aż dostaniecie osiągnięcie Dolorous Stroke i 5 Primo Gemów. Tutaj z kolei będzie potrzebny nam konkretny przeciwnik. Możecie go znaleźć chociażby w tym miejscu na mapie. Na samym początku walki ten ogromny wróg włącza buffa. Jego długość jest pokazana pod jego paskiem życia.
Aby zdobyć osiągnięcie, musimy zabić go w trakcie działania jego wzmocnienia. Nie musicie tego robić na samym początku walki, możecie zbić go do małego poziomu zdrowia i czekać, aż znów się zbuffuje. I wtedy dostaniecie Hilichurl, Champion i 10 Primogemów. To osiągnięcie możecie zdobyć w każdym momencie gry, dopóki macie dość jedzenia. Aby dostać Bon Appetit, wystarczy upchać każdą postać w naszym zespole do pełna. Nie pełnego życia, tylko pełnego tego paska pod ich miniaturą z emoji w środku. Jak widzicie tutaj, ja to zrobiłem i nie dostałem osiągnięcia. Gdy wróciłem do menu, okazało się, że jednej postaci trochę paska brakowało, więc upewnijcie się, że zrobiliście to poprawnie ze dwa razy. Zyskujemy też za tę czynność 10 prym. Gemów. Kolejne osiągnięcie zrobicie pewnie w trakcie grania w grę. Wymaga ono od nas zadania łącznie na koncie 40 tysięcy obrażeń krytycznych. Nazywa się Purveyor of Punishment i ma 3 poziomy, za które dostaniemy 5, 10, a potem 20 primogemów, łącznie 35. Wracając do tematyki bossów, to mamy 2 kolejne osiągnięcia związane z nimi. Najpierw mamy władającego lodem Cryoregisiva, który ma słaby punkt przy swoim korzeniu. Po zniszczeniu ów pączka, boss padnie na ziemię. Jeżeli podniesie się z ziemi, to ten słaby punkt odrośnie mu po czasie na jego głowie. Jeżeli jednak zdołamy go pokonać bez potrzeby używania słabego punktu na jego czubku, to dostaniemy osiągnięcie Take That, You Overblown Mist Flower i 10 Primogemów. Za zrobienie absolutnie tego samego z ognistym kwiatkiem dostaniecie osiągnięcie That Was Blooming Hot oraz kolejne 10 Primogemów. Przedostatnie osiągnięcie w naszym poradniku jest dosyć specyficzne. Musimy 4 postaciami tego samego żywiołu przejść jakikolwiek domain w grze. Samo w sobie wyzwanie jest nikłe, bo możemy iść na jakiś niskopoziomowy domain i zrobić to w parę chwil. Jednak aby posiąść 4 postacie tego samego żywiołu, to trzeba się troszkę napracować. Super ważna rzecz to fakt, że nie można tego zrobić w kooperacji. Musicie to zrobić w trybie jednoosobowym. Za to dostaniecie Fantastic Four i 10 primogemków. No i ostatnie wyzwanie, z jakim dzisiaj się zmierzymy. Dostępne jest ono tylko i wyłącznie dla osób z ponad 35 poziomem konta, bo musicie przejść najnowszy rozdział fabularny. Kończy się on walką z Childe w Złotej Komnacie. Samo wyzwanie jest dosyć dziwne, z jego opisu wynika, że Childe nie może wysadzić swojego znacznika na nas. Ten symbol na naszej postaci oznacza, że nas naznaczył. I poszczególne jego ataki usuną z nas ten symbol, by zadać więcej obrażeń. Zaleca się zatem atakować z dystansu, by nie narażać się na niepotrzebne obrażenia. Druga rada to zwyczajnie zabić go najszybciej jak potraficie. Tak przy okazji, przeglądając filmik, to zauważyłem, że zdetonował na mnie swój symbol. Więc jeżeli to zobaczycie, to wiecie, że musicie zresetować wyzwanie. Jeżeli pokonacie Childe unikając ataków, które wysadzają jego znacznik, to otrzymacie Outlander vs. Outlander i 10 primogemów. Reszta ukrytych osiągnięć jest albo za misje fabularne, misje dzienne, co tak przy okazji mega mnie irytuje, bo musicie liczyć na ślepe szczęście, że akurat dostaniecie misję, która daje osiągnięcie w dany dzień. No i są też ukryte osiągnięcia za skończenie misji pobocznych, ale te dość łatwo znaleźć podczas zwiedzania świata, więc nie będę się o tym rozpisywał. Jedynym wyjątkiem, o którym chciałem wspomnieć, jest Shadow over Luhuapul. Może wykonaliście quest, gdzie trzeba pomóc malarzowi, którego znajdziemy pod tamtą świątynią przy Luhuapul. Jeżeli go wykonaliście, to musicie koniecznie teleportować się do tego miejsca na mapie i pogadać z nim tutaj po całym zadaniu. Da on nam obraz i za to dostaniemy osiągnięcie, a nie za faktyczne wykonanie questa. I to już tyle na dzisiaj. Nauczyłeś się dzisiaj czegoś nowego o grze? A może ty znasz jakieś ciekawostki, którymi chciałbyś się podzielić z innymi? Jeżeli tak, to podziel się z nami w komentarzu pod filmikiem. Zachęcam do łapkowania i subskrybowania.
Odwiedź mój Twitch TV w opisie, jeżeli chcesz złapać mój stream na żywo. Wielkie dzięki za oglądanie i wspieranie mojego kanału i usłyszymy się w kolejnym materiale.